Aniucy, witajcie, witajcie. Mamy 4 kwietnia, więc imieniny czy urodziny miesiąca, 4.4.2024. Jak widać, jesteśmy na pustyni. To wszystko zielone, to kawałek pustyni Sonora. Tak naprawdę to jedna z moich takich ulubionych łączek pustynnych. Tam za mną w tyle widać moją górkę, pod którą mieszkam, czyli górę Apache w Apache Peak. A ja lubię tą łączkę, dlatego że rośnie tutaj takie zielsko pustynne, o którym kiedyś pisałem i pokazywałem zdjęcia na Facebooku. To właśnie pomarańczowe kwiaty. Ono się nazywa Desert Globe Mallow. Ciężko jest to przetłumaczyć na język polski, bo właściwie ja nie znalazłem żadnego dobrego tłumaczenia. Mallow to jest malwa, więc można by to przetłumaczyć jako pustynna malwa globusowata, czy coś w tym stylu. No i jesteśmy tutaj w tym celu, żeby nazbierać kwiatków tej malwy w celu zrobienia z niej nalewki. No to bierzemy się do roboty. Jak wrzucałem zdjęcia tych kwiatów na Facebooka, to kilka osób zaraz potwierdziło, że to z całą pewnością jest malwa i że taka malwa rosła u nich w domu albo w domu ich rodziców. Chciałem tylko pokazać, że te kwiatki są stosunkowo małe w stosunku do mojej ręki, jak widać, więc mają tak mniej więcej 1,5 centymetra średnicy mniej więcej. No i mają piękny pomarańczowy kolor. Jeden z piękniejszych kolorów tej pustyni. Ładnie się to komponuje z innymi kolorami, tak jak tu widać na załączonym obrazku. Mamy tutaj te żółte kwiaty, to jest nielegalny emigrant z Meksyku, a właściwie z Ameryki Południowej, czyli stinknet. Bardzo szkodliwe zielsko, które bardzo nam tutaj psuje, że tak powiem, sytuacji na pustyni, ale robi też piękne żółte kolorki, także jak widać, wygląda to uroczo. O tej porze roku no zostało niedużo tego czasu kwitnięcia, bo bardzo szybko to wszystko zamieni się w taki kolor szarobury, no ale jeszcze mamy szczęście i możemy sobie to pooglądać. No to parę minut i powinniśmy być w stanie nazbierać sobie tych kwiatuszków tej malwy. Jedziemy z wiedzą. No to ja jeszcze tylko pokażę, że ta roślina jest powszechnie rosnąca. Mógłbym właściwie nazbierać tych kwiatów, nie ruszając się z domu. To jest kwiat, który rośnie zaraz na moim podjeździe mniej więcej. Czyli właściwie nie trzeba było nigdzie jechać, można było spokojnie tutaj sobie tych kwiatów nazbierać. Zresztą wiele innych różnych roślin rośnie tutaj blisko. Tu na pierwszym planie widać okotilo, z którego nie tak dawno robiliśmy herbatkę. Tu mamy zielone patyki, czyli palo verde. No i tam można by tutaj znaleźć jeszcze dużo, dużo innych ciekawych rzeczy. To może kiedyś poszukamy razem. A teraz idziemy robić nalewkę. No, idziemy. No dobrze, proszę Państwa, to jedziemy z wiedzą. Może na początek zademonstrujmy, że to coś jest jadalne. Jak najbardziej można to jeść. Indianie używali tego jako remedium na przeziębienia. Robili z tego lekarstwa. Nie ma to jakiegoś specjalnego smaku. Powiem jeszcze z ciekawostek, że Indianie suszyli liście tych malw, powiedzmy, tych kwiatków i palili tak jak tyczę. Także można. No a my mamy karafkę, mamy alkohol etylowy, no i spróbujemy zrobić nalewkę malwą. Lokalna społeczność góralska używa do tego celu spirytusu, ale to wtedy wychodzi strasznie mocne, więc my użyjemy zwykłej wódki czystej Absolut. Nalejemy do karafki i odłożymy w ciemne i chłodne miejsce na jakieś 2 tygodnie. A potem zobaczymy, czy się zmienił smak.
Go! No dobrze, proszę Państwa, to minęły jakieś 3 tygodnie. Myślę, że możemy uznać, że nalewka już wystarczająco dojrzała, więc przejdziemy do następnego etapu produkcji. Powąchajmy. Pachnie całkiem ciekawie. No, ciekawe, co powiecie na taki zapach. Najpierw musimy oczywiście odlać to, co zostało. To będzie prosty proces, nie wymaga wielkiej filozofii. Po prostu pozbędziemy się tego, co tutaj zostało. Uwaga. Trochę nam się to nawet blokuje, ale nie szkodzi, poradzimy sobie. Dobra. Uwaga. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Ok. Przepłukamy naczynie. Naczynie przepłukane. No i możemy sobie śmialutko. Może tak słupmy, żeby nam tutaj się nie zrobiło jakiegoś bałaganu. Zastosujmy podkładkę. Uwaga. No i przelejmy to, co zostało, z powrotem do naczynia. Ale fajnie pachnie, słuchajcie. Oj, coś tam się... Nie, będzie dobrze. Będzie żyć. Moja małżonka zawsze krzyczy, że jak coś gotuje, to robię straszny bałagan. No, nic na to nie poradzę. Tak to już jest. Uwaga. Zlaliśmy zawartość. No jak widać, zostało znacznie mniej niż było. Ale to dlatego, że oczywiście te kwiatki nam wypiły połowę nalewki. My nie możemy do tego dopuścić. Na razie możesz zrobić stop. Start. Nie pozwolimy, żebyś nam zmarnował tutaj, prawda, cenny trunek, więc wykorzystamy maszynkę do robienia soku. I odzyskamy jeszcze małe co nieco. Dobra, to nie w tą stronę. Ojojoj, zawsze mam problemy z tą maszyną. O, tak jest. No zobaczymy, ile uda nam się odzyskać. No. Poza tym może jeszcze trochę aromatu wyciśniemy z tych kwiatów. Przy okazji. Jak widać, praca nie jest bardzo skomplikowana. Pachnie to super. Powiem Wam, że moja ostatnia nalewka, zwana nalewką na pamięć, nie wzbudziła szczególnego uznania u mojej żony Michasi. Nie wiem czemu, bo nalewka jest taka, że na pewno się ją pamięta. Zobaczymy, jak będzie z tą nalewką. Ok. Myślę, że możesz wyłączyć. No także jeszcze trochę udało nam się odzyskać. Jak widać, konsystencja nie jest taka całkiem klarowna, ale to nie szkodzi. To będę mógł ja sobie spróbować. Uwaga, pierwsze testowanie. No. Ciekawe. Bardzo dobre. Myślę, że to sobie zostawię dla siebie. A przetestujemy teraz na mojej pełnym tytułem małżonce. Start. No uwaga, 3 kostki lodu, wyborny trunek, który pija klasa robotnicza ustami swoich przedstawicieli. No idziemy przetestować. Uwaga. Jak widzicie, mamy piękny zachód słońca. Sam raz na testowanie nalewki. Uwaga. Oglądnie. No oczywiście, że chciałbym. No, uwaga.
Ale to jest mocne. Ale dobre, bo nie słodkie. I ma dobry kolor i czyste jest. No. Wiesz, czego to jest zrobione? Z glizdy. Nie, z tych kwiatów, tych. O, okej. Okay. To rzeczywiście ma taki kolor jak te kwiatki. Pomarańczowy. No, ma taki kolor jak te kwiatki. Dobrze. Słuchajcie, skorzystamy z okazji, pokażemy wam jeszcze, bo mamy akurat pełnię księżyca dzisiaj. Właściwie jutro, ale już możemy zaliczyć, jeszcze się liczy. O, księżyc kwietniowy, nazywany księżycem różowym, czyli Pink Moon. O, wschodzi akurat nad naszą górą Apaczu. No. No, także nalewka wyszła całkiem przyzwoicie. Myślę, że jest interesująca. Mogłaby być chyba trochę słabsza, no ale to zawsze można rozcieńczyć. Te kwiaty będą jeszcze rosły przez następne kilka miesięcy. Właściwie to rosną sobie jeszcze do nieraz w czerwcu. Także można by było jeszcze z nich trochę skorzystać i ewentualnie zrobimy następną porcję. Dobrze, bawcie się dobrze i zapraszamy na nalewkę.